Pokazuję się. Cześć, to Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Cały zeszły tydzień pięknie bawiliśmy się, korzystając z tych wodnych atrakcji. Tak nam się spodobało, że zostaliśmy jeszcze na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy! Kochani, skąd pomysł na taki rodzinny biznes? Wszystko zaczęło się 8 lat temu, kiedy to pierwszy raz przypadkiem znalazłem się nad kanałem. Okazało się, że to było takie najbardziej atrakcyjne miejsce w okolicy. No i trochę się zakochałem w tym miejscu. Mam nadzieję, że moja żona tego nie słyszy. W ogóle. W każdym razie stwierdziłem, że dość pracy w korporacji i trzeba po prostu coś zrobić tutaj dla siebie, dla miasta, ponieważ kanał był kompletnie nieodkryty, zupełnie nieznany, więc postanowiliśmy z małżonką i tu naprawdę pokłony dla niej, że w ogóle zgodziła się na taki wariacki pomysł, bo inna po prostu może dałaby mi wałkiem po głowie za tak nowatorski pomysł i zupełnie nie... do tej pory nikt tutaj nie praktykował po prostu takiej turystyki na kanale Gliwickim. Ale stwierdziliśmy z małżonką, że lepiej pływać motorówkami i uprawiać dużą turystykę, wielką, bo jesteśmy połączeni z całą Europą przez ten kanał, niż kręcić się w kółko po okolicznych jeziorkach. Super, ale brawa za olbrzymią odwagę. Super rezygnację z korpo i stworzenie czegoś takiego. Naprawdę wielki ukłon dla Państwa, bo to naprawdę wielka rzecz. Super. A propos kanału, powiedzcie, gdzie my jesteśmy i do czego się zbliżamy? Jesteśmy na kanale Gliwickim, który ma swój początek, a w zasadzie koniec na razie w Gliwicach, bo tu jest 40 jego kilometr. Zerowy kilometr znajduje się na Odrze, gdzie się zaczyna, w porcie Koźle. A przed nami tutaj śluza Łabędy, pierwsza od Gliwic, śluza najmniejsza, malutka, ma tylko 4 metry i 20 centymetrów. Za nią gigant, ponad 10-metrowa śluza Dzierżyca. Wow. O kurczę, no to co to? Czy będzie się przed nią przeprawić? To płyniemy. Całkowita długość kanału to jest 40 km, ale jest też inny problem, mianowicie różnica poziomów. Musimy pamiętać, że my jesteśmy jednak na Wyżynie Śląskiej i Gliwice leżą o 43 metry wyżej niż Odra. Gdybyśmy tą wodę puścili po równi pochyłej, no to tutaj zostałby taki cienki strumyczek tylko. Więc trzeba było wybudować 6 stopni wodnych, które przytrzymają tą wodę, no i wybudować śluzy, które przewindują statki właśnie o te 43 metry w sumie w stronę morza. Tak więc przed nami pierwsza śluza, dla nas pierwsza, a tak naprawdę ostatnia, śluza Łabędy o wysokości 4 metrów i 20 centymetrów. O tyle opadniemy sobie za chwilę. Super, to będzie moja pierwsza śluza w życiu. I mój pierwszy dobry upadek. A powiedzcie, jak w czasie pandemii sobie radziliście? No cóż, musieliśmy trochę zmienić swoje nastawienie i swoje plany. Byliśmy przygotowani na to, że 17 kwietnia wystartuje pierwszy rejs z dużym statkiem. Statek był w gotowości, był wyremontowany przez zimę w stoczni. No i w zasadzie czekaliśmy już naprawdę z utęsknieniem na turystów. Tymczasem spędzaliśmy ten czas na dodatkowych pracach remontowych, na malowaniu, na przygotowywaniu. No i też jakby wymyślaniu nowej strategii marketingowej na ten sezon, żeby po prostu pokazać coś innego. Tak zaczęliśmy bardziej kłaść nacisk na te łodzie motorowe, które pozwalały nam właśnie na takie indywidualne wycieczki. Wróciliśmy w zasadzie 8 lat wstecz do tego, co było kiedyś, do tego jak zaczynaliśmy, jak musieliśmy walczyć o każdego pojedynczego klienta. Ale teraz jak się Wam rozkręci, to nie będziecie wiedzieć, gdzie ręce włożyć. To teraz rozumiem, czyli dobrze, że będzie nowina turystów, tak. Jesteśmy gotowi, łódki w gotowości, możemy wpływać. Tu też musimy przestrzegać przepisów żeglugowych. To też zawsze uczulamy wszystkich, którzy motorówki wypożyczają. To jest znak stop na przykład, czyli nakaz warunkowego zatrzymania się. No i mamy sygnalizator świetlny. Teraz świeci się czerwone światło. Wszystkie dzieci wiedzą, że należy się zatrzymać, tak. Aż się zapali zielone.
Ale może być też sytuacja, że zapali się zielone i czerwone równocześnie. To znaczy, to jest odpowiednik żółtego na skrzyżowaniu. Okay. Czyli należy się przygotować. A jeśli świecą się dwa czerwone, no to już jest najgorsza sytuacja, tak, bo śluza jest nieczynna po prostu. Ale tutaj póki co brama się pięknie otworzyła przed nami. Taki symboliczny moment. Czekamy teraz na zielone światło. Jest zielone! Jej! Muszę wam powiedzieć, że to też był taki bardzo wzruszający moment, jak otworzyliśmy już tę marinę, a w zasadzie nie byliśmy nigdy wcześniej żadną łodzią, nie wyprawiliśmy się, zanim tę marinę otworzyliśmy na kanał, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak tutaj jest. No i gdy popłynęliśmy pierwszy raz motorówkami, to była taka defilada, bo wszystkie nasze łodzie wypłynęły, jacyś dziennikarze. Jak opuściliśmy się na dół i jak te dolne wrota się otworzyły, to naprawdę mieliśmy wrażenie, że cały świat się przed nami otwiera. O kurczę, ale naprawdę pięknie. Niesamowite wrażenie. No, jesteście i końcem, i początkiem. Tak, jesteśmy najbardziej oddalonym w Polsce portem od Bałtyku. Super. To jest w ogóle niesamowite. Gliwice połączone z Bałtykiem. To jest sztos. Dobra, super. Dziękuję wielkie. To jest najbardziej pozłocony człowiek na tej śluzie, bez którego częstokroć nie mielibyśmy po prostu możliwości wypłynięcia. Pan Olek nawet z urlopu jest wzywany, jak jest jakaś awaria i po prostu przylatuje tu na skrzydła. Super. I nam pomaga. Ratuje nam zawsze. Dziękujemy bardzo. Czyli teraz ta śluza się zamyka, a tutaj będziemy wypuszczać wodę, tak, żeby tam wypłynąć. Tak, i dopiero jak już się wszystko opuści, to się wrota otworzą. Jaka jest różnica poziomów? 4,20 m. To jest bardzo dużo. To jest bardzo mało na tym kanale, tak? Bo następne ma 10,30 m. Czyli ile wtedy musi wody zejść? Nie pamiętam ile, to jest kubików. Tu jest 3600. Tu jest 3600. A tam więcej jak dwa razy. A to tam będzie ponad 10 metrów różnicy. Ile trwa taka... U nas krótko. To jest kwestia 6 minut. Super. Ale już dłużej. Okay. No, tam się... nawet około 15 minut ta woda schodzi. To i tak szybko przy takim litrażu. Kochani, a kto ma ochotę pachnieć jak Teresa Werner, macie na to ogromną szansę, bo... Nuta miłości i przyjemność nocy. Ja już tu czuję. Oj, będzie dziś gorąco. Kochani, w tym roku, w czasy, w ojczyźnie, to są najpiękniejsze, najlepsze miejsca, a my dzisiaj, gdzie się znajdujemy, Kajra? Marina Gliwice. Tak jest i tutaj, słuchajcie, będziemy korzystać z uroków morskich przyjemności, a wy poczujecie to razem z nami. O, obniżamy się, słuchajcie. Tak, zaczynamy. No, faktycznie, wiecie? Ale fajnie. Ja... A powiedzcie, którą swoją wyprawę wspominacie jakoś szczególnie, do której lubicie wracać wspomnieniami? Ja lubię do pierwszej naszej wyprawy. To w pierwszym roku, w czerwcu, czyli niedawno, niedługo po otwarciu, udało nam się zebrać grupę takich zapaleńców, którzy właśnie naszymi motorówkami popłynęli do Koźla, czyli przez cały kanał. Jeszcze potem popłynęliśmy w stronę Raciborza, no tyle ile się dało, około 10 km w górę Odry. I wypłynęliśmy naprzeciwko pływadłom, bo Racibórz i Koźle organizują co roku taką imprezę, która się nazywa Pływadła, zawsze jest pod innym hasłem. I po prostu polega to na tym, że buduje się jakieś platformy i na tym stawia się na przykład, jak wtedy to było chyba Euro, Mistrzostwa Europy, więc ludzie postawiali jakieś stadiony na tych platformach, no i sobie tym pływali. Także no, wygląda to niesamowicie i właśnie w Koźlu zawsze na koniec, na mecie jest wielka parada, każdy przepływa i chwali się swoim pływadłem. No i tak się złożyło, że myśmy właśnie tymi motorówkami dopłynęli do nich. Niektórych musieliśmy podholować, bo mieli ciężkie jednostki i by nie zdążyli na zakończenie. Tak więc zrobiliśmy dobry uczynek jeszcze. Super. Zanocowaliśmy tam sobie, także no, była to naprawdę pierwsza i taka jedna z fajniejszych wypraw. A czy macie znajomych, którzy prowadzą podobną działalność i możecie się wymieniać doświadczeniami?
No mamy kilku kolegów, którzy prowadzą też mariny tutaj na Odrze, więc z nimi się czasami właśnie wspieramy, wymieniamy doświadczeniami, jakoś sobie tam przekazujemy informacje. No i wszyscy razem pracujemy nad tym, żeby ci turyści chcieli tutaj pływać, bo akwen jeszcze, zarówno kanał Gliwicki, jak i Odra są nieznane. Mhm. A nikt nie wie, że mamy mariny. U nas jest marina w Gliwicach, w Ujeździe, w Kędzierzynie, w Krapkowicach, w Opolu, we Wrocławiu, w Brzegu, Oławie. No to po prostu wystarczy sobie wypuścić się łódką i od mariny do mariny płynąć, zwiedzać coś, wziąć rowery na pokład i po prostu odbyć takie wakacje naprawdę niedaleko od miejsca zamieszkania. No to myślę, że ten rok jest w ogóle sprzyjający do tego i wszystkich zachęcamy, żeby być może swoją podróż zaczęli właśnie stąd, a teraz otwierają się wrota do wspaniałej przygody. Chcę wiedzieć, że po prostu nie było takiej możliwości wcześniej, żeby pożyczyć od kogoś łódkę i tutaj sobie popłynąć. My musieliśmy właśnie, żona się zawsze śmieje, żeby się przepłynąć kanałem Gliwickim, musieliśmy wybudować sobie marinę. No tak. Super. Ale przy okazji daliście możliwość tego, żeby inni też mogli poczuć to. Tak, no i właśnie zaczęliśmy od tych małych łodzi, bo wydawało nam się, tak jak my, nasza dusza podróżnika, że każdy będzie chciał, tak jak my, sobie odkrywać właśnie we własnym tempie, malutku, ciekawość, tutaj zatoczka, tutaj jakieś nabrzeże, tam gdzieś wysiąść, tam gdzieś coś zobaczyć. No ale potem bardzo szybko się okazało, że jednak turyści masowi przybywają i też nie każdy chce być na motorówce, nie każdy się odważa, bo to jednak trzeba trochę mieć odwagi. Jest wygodniej usiąść, mieć stoliczek, coś zimnego do picia i podziwiać ze statku uroki. Zresztą sami wiecie, podróżujecie na pewno też po świecie, to zawsze gdzie rzeka w mieście jest, tam zawsze są statki, one zawsze przyciągają rzesze turystów. No bo jednak coś w tej wodzie, jakaś magia jest. O jest, ale piękna ta śluza, jest w ogóle piękna. Współczesną barkę już widzimy tutaj na horyzoncie, właśnie nam się pojawia. To nie jest największa barka, która pływa na naszym kanale. To jest oczywiście ta część towarowa. Do niej trzeba jeszcze dołożyć pchacz, tak jak do tira, do naczepy dokłada się ciągnik siodłowy. Tak. Ale jest. I tutaj stoi właśnie sama naczepa, można powiedzieć. Jak myślicie, ile ton możemy na nią załadować? Ile ton? Można się pomylić o 100. W golfach bym to przeliczył. Ile golfów? Trójków? Ona ma, żeby nie skłamać, około 30 metrów długości. 30 metrów i ile ton można załadować, tak? No kto będzie bliżej? Strzelaj, Kajra. No 500. Ja powiem 550. No, wygrałaś. Zawsze. Można było się pomylić o 100 ton, to jest 400 tonowa barka, ale tak jak powiedziałem, to jest mała. Są o 10 metrów dłuższe i to są 500 właśnie. Jeżeli chodzi o ciężary, słuchajcie, Kajra jest specjalistką. Kochani, tak płyniemy i dopłynęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Nam nie jest dość, więc widzimy się już za tydzień razem ze Sławomirem, razem z cudownym państwem, którzy prowadzą genialny biznes rodzinny. Wpadajcie, Marina Gliwice, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.